Cześć kochani, z tej strony Jacek, a dzisiaj cofamy się do roku 2020, kiedy wyszedł Note 20 Ultra, czyli telefon, który jest nawet lepszy od dzisiejszego Samsunga Galaxy S22 Ultra. A więc zapraszam! Dobra, kochani, w tym momencie włączajcie waszą wyobraźnię. Jest rok 2020 i właśnie zamówiliśmy sobie jeszcze Note 20 Ultra, wersję 256 GB, 12 GB pamięci RAM w preorderze. I w tym momencie robimy unboxing. Oczywiście wszystko z oficjalnej przedsprzedaży, tak jak to wtedy było. I tak, przejdźmy sobie do unboxingu tego, co już było unboxowane 2 lata temu. A więc póki co ściągamy naszą taśmę i wejdźmy do naszego wnętrza. Oczywiście karton oficjalny z przedsprzedaży mamy. Enjoy your new Galaxy Samsung. Oczywiście mamy kod, macie tutaj kod QR dla supportu. Jeżeli wybieracie się na stronę Samsunga, możecie coś zeskanować, jeżeli macie jakiś problem z telefonem. Jest nasza gwiazda tego wczesnego wieczoru, czyli nasz Note 20 Ultra, który jest bardzo dobrze zapakowany właśnie w ten karton, wszędzie dookoła otoczony piankami. I to chyba byłoby na tyle. Żartowałem, przechodzimy teraz do unboxingu naszego telefonu, czyli z pudła do pudła. A raczej z pudła do kartoniku w tym wypadku. Dobra. Tak wygląda nasze pudełko od Note 20 Ultra. Jest to wersja 5G. Oczywiście. Oczywiście dystrybucja polska, więc 5G w Polsce obsługiwane. Po zdjęciu pudełka naszym oczom ukazuje się nasz telefon oraz papierologia. Przede wszystkim tutaj wraz z naszą igiełką od slotu karty SIM i slotu karty pamięci, czego już w S22 Ultra nie uświadczymy niestety. W telefonie, który kosztuje prawie 2 razy tyle, co nasz. Z papierologii mamy Quick Start Guide standardowo oraz naszą kartę gwarancyjną. Z takich rzeczy podstawowych, ale to was pewnie najmniej interesuje. W sumie się nie dziwią. I przechodzimy do gwiazdy naszego wieczoru, czyli do naszego Note 20 Ultra 5G. Dokładnie tak. W środku jeszcze jest ładowarka i kabel ładujący, ale to też was chyba mniej nie interesuje. Szybkie ładowanie 25W w godzinę do pełna baterię naładujemy w godzinę z hakiem. Od razu wam mówię. Dobra. To jest nasz Note 20 Ultra. Po tylu latach, jak widzicie, w stanie jest dalej tak naprawdę idealny. Z tyłu nie ma ani jednej ryski. Z przodu zresztą tak samo. Jeszcze fabryczna folia naklejona. I nic ująć, na ramce tak samo, fabryczna folia naklejona. Praktycznie nowy Samsung. No to co, bez przedłużania uruchamiamy i zagłębiajmy się w nasz system nowy. Xiaomi One UI. Oszczędziłem wam już konfiguracji. I widzimy się tak naprawdę już na naszym nowym interfejsie One UI, z którym miałem mało do czynienia, ale miałem. W pewnych aspektach, nawet w większości aspektów tego, co czytałem w opiniach o telefonie S22 Ultra nowym, no to wcale nie jest tak kolorowo. Wcale nie jest tak kolorowo i niektórzy nawet dodawali na końcu 3 wykrzykniki, żeby zaakcentować, jak bardzo S22 Ultra jest gorszy w porównaniu do Note 20 Ultra, już nic nie mówiąc, że Note 20 Ultra de facto tak naprawdę, już zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy w specyfikacji, ma większy wyświetlacz od S22 Ultra. Co prawda S22 Ultra ma więcej PPI o te 4 punkty przez to, że wyświetlacz jest ciutkę mniejszy, ale to jednak większą przekątną spotkamy w naszym Note 20 Ultra w tym momencie. Teraz kwestia oprogramowania. Na to nawet nie patrzcie, ponieważ Note 20 Ultra wyszedł z Androidem 10, ale teraz stoi dokładnie na tym samym co S22 Ultra. Co więcej, tak jak widzicie, jest to One UI 4.1 z wersją Androida
12 i z poprawkami systemu z 1 lutego 2022 roku. Ze względu na to, że jeszcze nie doszliśmy do końca marca, no to mamy poprawki z lutego. I tak naprawdę w tym momencie, patrząc na specyfikację, jeżeli patrzycie, że stary Note 20 Ultra ma procesor 2,7 GHz, a nowy procesor Exynos 2200, który był chyba w S21, o ile dobrze pamiętam, ma 2800, co jest tylko podkręceniem o 100 MHz więcej i już takie negatywne opinie się przez te 100 MHz pojawiają, przez to podkręcenie, że ten telefon podobno, mówię oczywiście o S22 Ultra, tak się grzeje niemiłosiernie, to w porównaniu po aktualizacjach wszystko, co dostaliśmy w Note 20 Ultra, to w tym telefonie jest to nie do zaobserwowania. No jedynie grając w najbardziej, jedną z najbardziej wymagających gier na telefon w ustawieniach Ultra. Mówię tutaj oczywiście o Genshin Impact, jeszcze będziemy testowali jak to działa, ale już wam daję spoiler. Jak na ten telefon działa to idealnie. Co dziwne, ja teraz zauważyłem, przy wyświetlaczach jest napisane w Note 20 Ultra, że ma 16 milionów kolorów, a przez 22 Ultra tego już nie ma. Podejrzane. Dobra, do czego teraz przejdziemy? Chyba do meritum tak naprawdę serii Note, a mianowicie do naszego rysika przede wszystkim, który się chowa tutaj, z lewej strony. Dobra. Co do serii Note i tego rysika, to wiadomo, trzeba z niego korzystać, bo jeżeli nie umiecie z niego korzystać, to tak naprawdę nie wykorzystacie 100% lub nawet tych 80% czy nawet 70% funkcjonalności waszego telefonu. A z rysika S Pen, no trzeba umieć korzystać, trzeba po prostu wiedzieć, do czego tak naprawdę, jeżeli kupujecie telefon z rysikiem, będziecie tego rysika używać, tak? Czy na przykład tylko do kolorowania w aplikacji Pen App, czy na przykład do takich rzeczy bardziej czysto rozwojowych czy tam naukowych, jakie ja tutaj mniej więcej robię aktualnie. A mianowicie wykorzystuję właśnie rysik S Pen, przykładowo ucząc się matmy, zapisuję sobie wiele różnych rzeczy, jak na przykład powtarzam sobie, jak się tam obliczało średnią arytmetyczne, wariancje i tak dalej, no to właśnie te kolorki tutaj mi bardzo pomagają zrozumieć, co gdzie w jakim miejscu jest i po prostu w taki sposób. No myślę, że ten rysik wykorzystuje dość w produktywny sposób, ponieważ wykorzystuje to do edukacji, do własnej wiedzy, a nie, że tak powiedzmy, dla zabawy czy nawet żeby komuś zaimponować. Co do gestów powietrznych, no trzeba wiedzieć też pod jakim kątem ich używać, ponieważ nachylenie rysika jest bardzo istotne. Jeżeli wykonalibyśmy gest na przykład powrotu do ekranu w taki sposób, tylko pod innym nachyleniem, to on już by rozpoznał to jako gest w górę lub przykładowo rozpoznałby ten gest jako błędny, tak jak w tym momencie widzicie, chociaż gest okrągły w górę jest, to jeżeli zmienimy nachylenie naszego rysika w taki sposób, to jak widzimy teraz pomylił gest z zupełnie innym gestem cofania się do innych aplikacji, czyli w tym wypadku ten, tak, czyli ostatnia otwarta aplikacja. Trzeba opanować te gesty, mówię wam. Ale jest to naprawdę dość produktywne, chociaż wiadomo, trochę dziwnie by to wyglądało, jeżeli... Bo na początku też robiłem tym rysikiem mniej więcej takie gesty i trochę dziwnie to wygląda na daleko, ale tak naprawdę wcale nie trzeba robić takich ogromnych gestów, może na przykład takie malutkie kółko zrobić i on już rozpozna tak naprawdę, że to jest powrót do ekranu głównego, przykładowo tak jak u siebie ustawiłem. Tak, nawet właśnie kwestia kolorowania, na przykład jeżeli gdzieś jedziecie lub coś, to jest to bardzo przyjemne zajęcie właśnie z tym rysikiem, że możecie przykładowo sobie dokładnie, w bardzo dużej dokładności właśnie przykładowo coś tam pokolorować, właśnie jakąś kolorowankę lub coś. W aplikacji Pen App jest to bardzo przydatne. Tak, a to nawet jest z tym bardzo dużo zabawy, ponieważ jeżeli wybierzemy sobie za duży rozmiar rysika i na przykład gdzieś wyjedziemy, to potem gumką musimy poprawiać. Czasami widzicie, że taką jedną linię naprawdę kolorując zabiera to dość sporo czasu, ponieważ rysik ten nie jest idealny, mimo tego, że jego dokładność jest na bardzo wysokim poziomie. To już w zasadzie zależy, jaki sobie rozmiar jego wybierzemy też. Ale naprawdę, żeby zrobić taki prosty pasek i nie dociągnąć właśnie tutaj nawet tak minimalnie za czarną linię, jest to naprawdę bardzo wymagające.
przede wszystkim skupienia i koncentracji. Nie możemy na przykład w biegu kolorować, ponieważ to jest po prostu niewykonalne, żebyśmy w ruchu nie wyjechali za te czarne linie z taką dokładnością, tak? Kolejna, kochanie, ciekawa funkcjonalność naszego rysika. Nawet mamy tutaj, jeżeli w hover mode wejdziemy sobie na podpowiedzi, to właśnie jest przybliżanie już lub powiększanie naszych zdjęć, czy nawet zmiana kamery, obiektywu, czy trybu fotografowania. Przykładowe przybliżenie to dość intuicyjne. Przekręcanie naszym rysikiem w powietrzu od strony lewej do strony prawej według wskazówek zegara to jest powiększanie, a w stronę odwrotną zmniejszanie. Bardzo ciekawa opcja moim zdaniem. Jeżeli przykładowo macie telefon daleko na statywie i macie S-Pena w ręku, to tak naprawdę przy pomocy S-Pena z aplikacji aparat możecie wszystko zrobić, czy przybliżyć, czy oddalić, czy nawet przełączyć na inną aplikację jak w tym momencie. Rzuceniem trybu właśnie jest tak samo, tylko że prawo, lewo już bardziej intuicyjne. Jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja, tylko zadajcie sobie pytanie, czy będziecie tego używać tak naprawdę na co dzień? Czy też nie? Oto jest pytanie właśnie. Bo raczej codziennie nie robicie zdjęć z rodziną czy na statywie. Chyba że jesteście profesjonalnym fotografem telefonicznym, to już inna kwestia, ale raczej tego nie zakładam. Dobra. Kolejna już z takich bardziej ogólnych funkcjonalności S Pena to jest oczywiście nasze przewijanie listy, kiedy pojawia się nasz rysik nad ekranem w trybie hovera, czyli właśnie ta lewitująca kropka nasza. Wtedy przechodzimy nią na samą dolną krawędź i możemy w taki sposób przewijać listę od początku do końca, właśnie tak jak widzicie. To jest akurat bardzo w porządku, lecz niestety liczba aplikacji, która to obsługuje, jest bardzo ograniczona. Musimy się z tym liczyć. W każdym razie. Na przykład Chrome tego nie obsługuje, ale Samsung Internet jak najbardziej to jest już bardzo przydatne i bardzo ciekawe. Szczególnie jeżeli mamy telefon w trybie horyzontalnym. I czasami właśnie nad naszym wirtualnym kursorem pojawia się ta słynna ikonka myszy. Jeżeli chcemy nacisnąć na jakiś link, może to dawać imitację, jakbyśmy korzystali właśnie z komputera i nasz ten rysik byłby takim wirtualnym kursorem. Tak jak mówiłem, Samsung Internet, notatki Samsunga, aparat Samsunga, ustawienia Samsunga, ten właśnie ekosystem Samsunga jest bardzo ograniczony, jeżeli chodzi głównie, a raczej jeżeli chodzi o działanie rysika, to on właśnie głównie działa w tym systemie Samsunga. Oczywiście w aplikacji takiej jak na przykład Spotify możemy przykładowo zmieniać na przykład kawałek, jaki w tym momencie odtwarzamy właśnie przy pomocy naszego rysika, tak? Bo mamy tutaj w poradach na przykład głośniej, ciszej, kolejny utwór, poprzedni utwór. To też jest spoko. W zasadzie możemy to wszystko robić pilotem przy naszych słuchawkach przewodowych lub nawet bezprzewodowych, jeżeli macie sterowanie muzyką zaawansowane na nich. Dobra. Oczywiście, kochani, kolejną rzeczą, która jest związana właśnie z naszym S Penem, w momencie kiedy nasz telefon jest całkowicie zablokowany, możemy wyjąć sobie naszego S Pena w tym momencie i po prostu robić notatki na naszym wyłączonym ekranie. Co jest akurat bardzo super, jak na przykład właśnie do takich celów bardziej, można powiedzieć, codziennych, przykładowo listę zakupów lub tam na przykład, nie wiem, 17.00, przykładowo tam na przykład spotkanie pokój 17 czy tam coś takiego zapisać i tak dalej, na przykład. Bardzo spoczko. I po schowaniu rysika nasza notatka się automatycznie zapisuje lub po prostu klikamy sobie przycisk zapisz, a kiedy się skończy nasze miejsce, możemy oczywiście przejść na następną stronę i nasze notatki scrollować góra-dół. To też jest bardzo fajne. Oczywiście mamy dostępne kilka predefiniowanych kolorów. Nie mamy całej palety RGB, bo tak na zablokowanym ekranie Samsung tutaj postawił na minimalizm, że nie jest aż taka szeroka paleta barw potrzebna. Możecie to oczywiście ją wywołać z poziomu zwykłych notatek i tam już przebierać w kolorkach, tak? Ale moim zdaniem na pełnym ekranie lepiej się robi notatki. Jedyną wadą właśnie zakrzywionego ekranu jest, że jeżeli chcemy zrobić notatkę gdzieś z tej strony tutaj i na przykład od tej strony, no to jak widzicie już nasz rysik przemienia się w gest do tyłu i w tym momencie wychodzimy z naszych notatek. Ale spokojnie, to w ustawieniach możemy oczywiście wyłączyć opcję, aby nasz rysik nie reagował właśnie przy krawędziach ekranu jako klawisz wstecz. Tak jak teraz dobrze widzicie.
Kolejnym, kochani, ciekawym featurem jest odblokowanie naszego telefonu za pomocą rysika, co oczywiście musimy włączyć w zaawansowanych funkcjach Samsunga. Czyli przykładowo, jeżeli nasz telefon zablokowaliśmy i nasz rysik pozostał gdzieś tam w ręce i na przykład jest ciemno, a odblokowanie twarzy Samsungowej jest bardzo wymagające i nawet przy zmianie światła, jeżeli przykładowo stoimy pod latarnią, która świeci na pomarańczowo, tym światłem właśnie jest sodowym, mówimy tutaj o żarówkach sodowych w tym wypadku, no to właśnie czasami nasza twarz zostaje nierozpoznana lub rozpoznana jako zupełnie inna, ponieważ światło sodowe czasami na tym aparacie tutaj w Samsungu wpływa tak, że nasze kontury naszej twarzy mogą jakoś inaczej wyglądać niż podczas światła dziennego, co trzeba czasami uwzględniać i wtedy jest to bardzo przydatna opcja, bo naciskając jeden przycisk na rysiku tak naprawdę odblokowujemy nasz cały telefon. Jest to bardzo przydatne. Tylko jeszcze raz zadajcie sobie pytanie, czy będziecie to wykorzystywać na co dzień? Szczerze powiedziawszy, ja tak użytkując S Pena na co dzień, no to raczej rzadko go użytkuję, bardziej właśnie przy takich rzeczach, coś typu właśnie tak jak wam pokazałem, zapisać w notatkach Samsunga coś do szkoły, jakąś notatkę przygotować, jakieś spotkanie, coś, lub nawet właśnie główne rzeczy, czyli przykładowo nauka matmy, rysowanie jakichś wykresów i tak dalej, to wszystko bardzo fajnie się w tym sprawdza. I tutaj naprawdę Note 20 Ultra i S Pen przy nauce są mi bardzo przydatne. W tym wypadku. Kolejnym, kochani, featurem naszego aparatu jest właśnie zoom 50-krotny. Przykładowo, jeżeli byśmy chcieli przeczytać, co jest napisane pod znaczkiem parkingu, no to właśnie przy użyciu zoomu 50-krotnego bez problemu możemy to odczytać, jak widzicie, idealnie. Co normalnie przy zbliżeniu tym aparatem nie byłoby możliwe, chociaż moje oczy widzą w tym momencie, co jest napisane na tej tabliczce bez akurat tego zoomu. Ale okej. No, kolejna opcja już taka troszeczkę mniej etyczna. To podglądanie sąsiadów, bo jak widać okna idealnie są widoczne przy 50-krotnym zoomie, przykładowo tego balkonu tam naprzeciwko. Akurat mojego domu, ale tego nie róbcie. Szanujcie czyjąś prywatność i szanujcie swoją prywatność. W tym momencie akurat się nic nie dzieje, jest tutaj ciemno, więc akurat mam nadzieję, że sąsiad nie będzie miał mi tego za złe. Pod kwestią wydajności nasz telefon w AnTuTu wykręca, przy lepszych warunkach byłby w stanie wykręcić równe, tak mniej więcej właśnie w okolicach 600 tysięcy, więc naprawdę nie jest źle. Przykładowo Mi 11 ze Snapem 888 wykręcała w AnTuTu bodajże prawie że 700, a więc 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy punktów różnicy to naprawdę jest bardzo mało. Przypominam, że ten telefon ma 2 lata, w tym roku będzie mieć, a więc jak na taki upływ czasu wydajność i kultura pracy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, mimo tego, że mamy do czynienia z jednostką z Exynosem, wiadomo, naszą europejską, a nie zagraniczną ze Snapdragonem 865. Musimy o tym pamiętać, ale mimo tego naprawdę z tym telefonem bardzo dobrze mi się współpracuje, chociaż nie błaham jakąś miłością do Samsunga i One UI, może dlatego, że po prostu mało co z tego korzystałem, interfejsu jest miejscami troszeczkę nudny, no w Xiaomi jest więcej ciekawych ukrytych opcji, a tutaj jest tego mniej, ale za to Xiaomi jest mniej stabilny systemowo, a tutaj stabilność, kultura pracy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i gdzie na Xiaomi przy takich samych warunkach użytkowania bateria mi trzymała przykładowo pół dnia, tutaj jestem w stanie wytrzymać półtora dnia przy moim trybie użytkowania oczywiście, więc jest naprawdę całkiem mimo upływu tych 2 lat. Ten telefon się nie zestarzał tak naprawdę. Tym bardziej, że jest cały czas na bieżąco wspierany oprogramowaniem i mamy tak naprawdę tutaj dokładnie to samo oprogramowanie, co na najnowszym Samsungu S22 Ultra, na którego już większość osób zaczyna narzekać, że się grzeje i tak dalej, a tutaj w naszym 2-letnim XX flagowcu to w ogóle nie występuje. No chyba, że odpalicie jak ja, Genshin Impact na maksymalnych ustawieniach, ale da się grać, powiem wam. A do tego przejdziemy zaraz. Ale zanim, kochani, przejdziemy do gier, kolejna ciekawa funkcja, jaką chciałem wam pokazać, bo na pewno warto zwrócić na to uwagę, jest to funkcja właśnie Samsung DeX. Jak DeX na komputerze, od razu już powiadamia, czy zacząć na moim laptopie, ponieważ mam odpaloną aplikację. W taki sposób bezprzewodowo możemy się połączyć właśnie z naszym komputerem, z Windowsem i tak jakby zrobić z naszego telefonu podstawkę pod komputer, czyli w tym wypadku nasz komputer by działał pod systemem, pod nakładką systemu właśnie naszego androidowego i wszystkie dane, jakie mamy tutaj zapisane na urządzeniu, będą dostępne właśnie
przy pomocy tego Odexa, ale chyba najpierw pokażę wam w tym wypadku na telewizorze, jak to wygląda. Teraz akurat się odpalił Dex na komputerze, ale przerzucamy się w tryb na telewizorze. Tutaj już mam odpalone na moim Hitachi Wireless Display i łączymy się i pokazuję wam w tym momencie, jak ta cała procedura łączenia wygląda i tak dalej. Uruchomić Samsung Dex na urządzeniu Hitachi. Tutaj oczywiście zatwierdzamy. Nasz telewizor nie jest dostosowany pod Dexa, od razu mówię, i opóźnienia będą mega duże. W tym momencie się łączy Samsung Dex. I w tym momencie nasz telewizor jest tak jakby komputerem. Jeszcze jakby miał dotykowy ekran, byłoby w ogóle idealnie, ale wiadomo, to nie jest telewizor dostosowany pod Dexa. Jak otworzyć panel dotykowy w telefonie? Przyciągnij palcem, no tak. Oczywiście musimy naszym Dexem jakoś sterować, jeżeli w naszym telewizorze nie mamy ekranu dotykowego, no to właśnie spowiadamy im wówczas. Wówczas mamy opcję użyj telefonu jako touchpada, wybieramy tą opcję. I w tym momencie nawet właśnie za pomocą naszego rysika możemy właśnie używać naszego telefonu jako po prostu wirtualnego touchpada, tak jak dobrze widzicie w zasadzie. To jest oczywiście opcja póki co ustawia naszego ekranu dotykowego, ale możemy zmienić to ustawienie i używać naszego rysika jako takiego wirtualnego kursora. I po kliknięciu w powiadomieniach, rozwijając powiadomienie korzystając z trybu rysika zmień tryb, przełączamy się w tym momencie na telewizor i jak widzimy mamy tryb wprowadzania ESP Pen. I mamy również nasz tryb rysika, aczkolwiek opóźnienia są mega duże tą myszką. I będzie to wyglądać akurat fatalnie w wypadku rysika. I w tym momencie umieść rysik ESP Pen powyżej ekranu, aby przesunąć wskaźnik. Tak. I w tym wypadku opóźnienia są jeszcze wyższe, jakbyśmy to robili ręką. I teraz znów, kochani, możemy używać, właściwie nie dotykając naszego ekranu, naszego rysika jako kursora. Jest to akurat bardzo ciekawe, tylko niestety trzeba się do tego przyzwyczaić. Szczególnie jeżeli sami widzicie po przeciągnięciu, jakie mam, mój telewizor ma duże opóźnienia. Nie jest to jakiś telewizor z wykruszonym Smart TV, jest to typowy generic jeszcze z matrycą HD+. Sami widzicie, ile tu jest pikseli, możecie policzyć to tak naprawdę w tym momencie sami z bliska. Dobra. I teraz właśnie nasz Samsung Dex, tak to całość wygląda. Funkcjonując właśnie tym rysikiem, naprawdę trzeba mieć bardzo duże wyczucie, gdzie jest po prostu nasz ekran aplikacji. To jest nasz ekran ostatniej aplikacji, Gmail otwarty i tak dalej. I właśnie teraz pokażę wam PowerPointa. Tutaj nawet miałem moją prezentację jeszcze zapisaną z czasów, kiedy jeszcze byłem w technikum. Nasze ostatnie aplikacje wyświetlają się w pasku po środku. Wygląda to troszeczkę jak w Windows 11. Dobra, tu gdzieś tu jest moja prezentacja, wow. Jakby to miało mniejsze opóźnienie, to dałoby się z tego przyjemnie korzystać, ale że mam telewizor jaki mam, no to do najprzyjemniejszych rzeczy to nie należy. Próbujemy zacząć od początku. I nawet w się tym z platformy Android Dexowym do edytowania zapisywania wymagana jest subskrypcja Microsoft 365. Nawet tu się reklamują, mając współpracę z Samsungiem. Dobra, i w tym momencie przykładowo możemy zostać właśnie prezenterem i zrobić przykładowo taką prezentację nawet u mnie na telewizorze. Takie przykładowo, dzień dobry, nazywam się Jacek, a dzisiaj zaprezentuję wam prezentację pod tytułem funkcja kwadratowa oraz zadania optymalizacyjne. Klasa druga technikum, przyda się teraz. Czym jest funkcja kwadratowa i tak dalej. Sterujemy z panem jako naszym pilotem od prezentacji. To jest nasza piękna parabola. No... to jest przesunięcie naszej paraboli według P i Q, to są oczywiście nasze wierzchołki paraboli. Tutaj mamy współrzędne wierzchołka, odlicza P i Q, pamiętajcie, P według osi OX, a Q według osi OY, tak. Q według osi OY. Co to jest za A niemieckie? Nie miało to być takie A, dobra. Mniejsza z tym. Błędy mogły się wkraść. Równania i nierówności kwadratowe, dobra,
pewnie to już macie albo będziecie mieć, więc nie będę wam tym nawet truć w tym momencie, ale w każdym razie sami widzicie, że w taki sposób możecie wasz telefon w tym momencie zamienić jako pełnoprawny komputer i właśnie prezentować różne rzeczy i tak dalej. Mając ze sobą nawet przystawkę DeX przykładowo, możecie się podpiąć do rzutnika u was w szkole nawet i zrobić coś takiego telefonem, chyba że macie nowsze rzutniki, ale co ja mówię, polskie szkoły, no to raczej nie macie rzutnika z wbudowanym wireless displayem, tak jak mój telewizor. No i raczej musielibyście się po przejściówkę z VGA na HDMI wtedy i przez DeXa wyciągnąć przejściówkę z USB-C na HDMI i wtedy przejściówką z HDMI na VGA to przerzucić, bo znając wasze szkoły, to pewnie macie tam maksymalnie rzutniki, jeżeli w ogóle macie to na D-subie, no to o czym to mówić, tak? Nie te warunki, wiadomo. Ale w każdym razie jest to bardzo, bardzo ciekawe zastosowanie. Oczywiście to jest do zastosowań profesjonalnych, typowo biurowych, tam gdzieś takie większe prezentacje i tak dalej. Ale tak do zastosowań domowych, no to nie wiem, co byście chcieli swoim domownikom prezentować, swoje oceny z matematyki? Oj, chyba nie, dobra, nieważne. Trochę za dużo czasu poświęciłem na DeX na telewizorze, więc teraz pokażę wam, jak wygląda DeX na komputerze. Oczywiście apka przechodzi do ekranu głównego naszego DeXa i w tym momencie mamy otwartego DeXa w okienku właśnie takim zminimalizowanym, możemy zmaksymalizować, mamy w tym momencie pełny ekran i naszą myszą możemy normalnie korzystać z DeXa właśnie. Tutaj mam jeszcze odpalonego PowerPointa, którego miałem na telewizorze z prezentacją i możemy kontynuować przeglądanie naszej prezentacji lub innych dokumentów wordowskich. Tak jak mówię, to nie jest nic z infrastruktury Windowsa, to wszystko to jest oprogramowanie naszego telefonu, co teraz widzicie. Więc DeX jest naprawdę fajny. Mamy oczywiście dedykowane nasze ustawienia naszego telefonu, ale też oczywiście możemy zmienić sobie tutaj ustawienie naszego trybu DeX i tutaj zmienić na przykład rozdzielczość, ale akurat w tym momencie jest natywna Full HD, więc to jest jak najbardziej prawidłowa. Ekrany 2K no to raczej rzadkość, chyba że telewizory jako takie a pewnie macie. Ja niestety mam Full HD, a raczej HD Ready w tym wypadku. Full HD jest u babci i u taty, ale większość możemy nawet korzystać z aplikacji przy pomocą tego, już nic nie mówiąc, że z Samsungiem Galaxy Note 20 mamy idealną integrację, jeżeli chodzi o aplikację mój telefon. Ale w taki sposób nawet możemy sobie każdy dowolny program tutaj odpalić, nawet Google Home, chociaż na pełnym ekranie tak działa. I możemy na przykład w taki sposób włączyć żarówkę, którą mam synchronizowaną z Google Home. Voila. Taka automatyzacja. Ale dobra, możemy to samo zrobić jak instalując BlueStacks na kompie i logując się po prostu do konta Google, z którym jest powiązana nasza żarówka. Proste. Oczywiście na komputerze robiąc prezentację też możecie przerzucać slajdy z penem. Pewnie, że jest to obsługiwane. Dwa kliknięcia cofamy się do tyłu, jedno kliknięcie do przodu i tak jedziemy. Jest to bardzo intuicyjne, jak najbardziej. Dobra. Kto wie, może nawet kiedyś w pracy mi się to przyda. Dobra, a z DeXa wychodzimy oczywiście przesuwając naszą myszkę do górnego panelu i po prostu klikając X, zamknąć DeX, tyle. Dobra, z DeXa to już chyba wyczerpaliśmy temat do granic możliwości. Resztę rzeczy możecie robić tak naprawdę, wszystko zależy od waszej wyobraźni, czy tam nawet możecie odpalić grę na DeXie. Chociaż jest to akurat limitowane, aż tak, i wiadomo, opóźnienia będą większe, jak będziecie grać przez DeXa, niż będziecie grać przez wasz ekran główny, chociaż tak to, tak, to już nawet nie zależy od jaki będzie sprzęt, opóźnienie zawsze będzie większe jak bezpośrednia rozgrywka z ekranu. Może przejdźmy sobie jeszcze do dźwięku przed tym, bo to jest dość istotna kwestia. Oczywiście mamy w naszym telefonie głośniki stereo, obsługę gestów, aplikacji, muzyka za pomocą S Pena również mamy. I co mi się tutaj nie podoba? Miałem do czynienia już z telefonem właśnie z Xiaomi Mi 11, słuchawkami Mi 11 i to grało ze sobą łącznie idealnie. Słuchawki Xiaomi, telefon Xiaomi, to było idealne. I zabawa equalizerem przynosiła tam zabawę. A z kolei tutaj, bawiąc się equalizerem, już niestety musimy wybierać, ponieważ na słuchawkach właśnie najbardziej mi się nie podoba equalizer Samsungowy. Teraz rzeczy, które mi się nie podobają, bo nie może być tak kolorowo. Mianowicie podnosząc niskie częstotliwości, czyli od 63 Hz, czyli nasze częstotliwości niskie, czyli nasze basy, w tym wypadku niestety ucinamy resztę pasma i przez to im wyżej podwyższamy pasmo 63 Hz i 125, które odpowiada za nasze najniższe
możliwe przez ten przetwornik przetwarzanej częstotliwości naszego telefonu, głośność nasza na tym traci, ponieważ im niższe częstotliwości bardziej podwyższamy, tym nasza głośność maleje na słuchawkach. Chyba pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Oczywiście na głośniku pewnie to nie będzie słyszalne. Chociaż... Nie. Akurat na głośniku to nie jest słyszalne, ale na słuchawkach słychać. Jeżeli podwyższacie te dwa paski do góry, to wasza głośność idzie bardzo, bardzo mocno w dół. Głośność maksymalna na słuchawkach jest o wiele, wiele słabsza niż przykładowym Xiaomi, który jest oparty na Snapdragona. Nawet w owym Samsungu, tym, którym teraz nagrywam, A71, który ma Snapdragona, audio zupełnie jest zupełnie inne niż z Samsungiem z Exynosem. Oczywiście to, co ja teraz mówię, jest tylko i wyłącznie dla osób audiofilów. Mam troszeczkę coś w sobie właśnie z tego i czuję, kiedy jakość dźwięku się zmienia. To nie jest tak, że zakładam słuchawki i byle co leci i dla mnie to nie sprawia żadnej różnicy, czy jest mniej basu, czy więcej. Ja nie można powiedzieć, że jestem trochę nienormalnym człowiekiem, ponieważ jestem w stanie usłyszeć naprawdę różnicę między częstotliwością 48 Hz a 50 Hz. Naprawdę, te 2 Hz ja po prostu mój słuch jest w stanie wyłapać. Mam bardzo dobry słuch, nie chwaląc się. Ale po prostu ja takie rzeczy słyszę i akurat to, jak gra Samsung wersja z Exynosem, no jakoś mnie nie powala na kolana, ale po aktualizacji gra nieco lepiej. Po aktualizacji do One UI 4.1 gra nieco lepiej, z poprawkami bezpieczeństwa właśnie z lutego, niż grał wcześniej, bo wcześniej po aktualizacji w ogóle mu coś tak spsuły, że ta jakość audio na słuchawkach Bluetooth, oczywiście bezprzewodowych, mówię tutaj, spsuła się masakrycznie, że w ogóle basów nie było, tylko jak był bas, to było to mniej więcej pokroju tego. Tak, tak brzmiały tony niskie na słuchawkach przed aktualizacją oprogramowania. Po aktualizacji się to akurat naprawiło i już jest ok, ale nie jest i tak idealnie, jak to było w telefonie Xiaomi. W Mi 11. Tam jakoś audio i jeszcze ten high-endowy Snapdragon 880, to też jest procesor ex-high-endowy, ten z Exynos 990. On też miał tam swoje problemy z wydajnością, ale teraz aktualizacjami oprogramowania wszystko zostało naprawione. Lecz mimo tego lepsza jakość dźwięku jest na... o wiele lepsza jakość dźwięku jest na słuchawkach Xiaomi z telefonem. Xiaomi, już nic nie mówię, że słuchawki Samsungowe, te bezprzewodowe AirBuds nie są zbyt dobrej jakości, AirBuds Pro. I wiele ludzi już się sprzedaje na OLX-ie, bo tak się zasugerowało tam czyjąś opinią, że były, że są takie dobre i tak dalej. Lecz jednak na niektórych uszy wcale nie są takie dobre i sprzedają na Allegro używki już. Jakbyście zobaczyli AirBuds Pro, czy tam Galaxy Buds Pro, podaj, że ta nazwa jest taka na Allegro i byście zaznaczyli sobie stan używany, no to byście zobaczyli, ile osób to sprzedaje, więc w sumie Samsung musi trochę jeszcze popracować nad słuchawkami bezprzewodowymi z serii AirBuds. Dobra. Także o audio, no cóż, nie jest źle, ale mogło być znacznie lepiej, jak na telefon flagowy, jak na moje audiofilskie ucho, mogło być o wiele lepiej. Teraz wam dam próbkę audio, nie wiem, jak ten Samsung będzie to przechwytywać, ale na maksymalnej głośności, mniej więcej na tym kawałku, który jest bez copyrightsów. Aż takiej maksymalnej, tutaj mam pasek głośności podpisany i... Mamy 100% i 110%. 110% to już jest takie właśnie naturalne podbicie, gdzie częstotliwości niskie są wycinane, a przy 100% właśnie słychać ładnie całe pasmo. A to są takie moje tymczasowe ustawienia equalizera, bo na tym normalnym gra to po prostu płasko jak deska. Już nic nie mówiąc, ale jeszcze mamy coś takiego jak Dolby Atmos i o dziwo w trybie automatycznym cały telefon, całe audio gra o wiele lepiej niż tak naprawdę w trybie muzyka, który jest dedykowany do słuchania muzyki. Taka ciekawostka ode mnie. Jeju, tyle przypiąłem z tym telefonem, a już poznałem go w całości. Wiadomo jeszcze, że są jeszcze ukryte menu i tak dalej, robiłem kalibrację baterii, ponieważ była wymieniona, jest świeżutka i telefon trzyma bardzo ładnie na niej, tak jak już wam mówiłem na początku. I to jest akurat na plus. Ale wiadomo, nie może być kolorowa i właśnie w tym wypadku audio samsungowe, jak na moje ucho, po prostu no nie pasuje mi tak za bardzo idealnie. Słucha się tego dobrze, ale jednak czuć, że czegoś tu brakuje, bo ja mam naprawdę bardzo, bardzo wyszukany słuch muzyczny i naprawdę czuję po prostu, kiedy czegoś brakuje. Czy brakuje więcej tego, czy brakuje mniej. Tutaj akurat brakuje tego no troszeczkę więcej. Ponieważ mamy zgodność z kodekami audio AAC, SBC,
Lecz w tym wypadku ten go przerzuca na SBC niestety, kiedy tamte słuchawki obsługują AC. A na kodeku AC właśnie jest M11, słuchawki Mi Airphones 2. Chociaż nie powiem, że to audio nie jest czyste, ponieważ pod względem czystości dźwięku jest dobrze, tylko po prostu brakuje mi trochę basów. I to jest taka moja uwaga co do audio w tym wypadku. Ale nie jest źle. Mi 11 gra lepiej, chociaż to jest Xiaomi, nie Samsung, a jednak Xiaomi od Samsunga gra lepiej. Może dlatego, że są użyte że używałem zarówno telefonu Xiaomi, słuchawek Xiaomi, po prostu zgodność tych kodeków była 100% i dźwięk był idealny. A tutaj na tych samych słuchawkach gra to zupełnie, jakbym używał tak naprawdę zupełnie innych słuchawek. Mimo tego, że telefon klasowo wydawałby się wyższy od Xiaomi, to jednak jest troszeczkę starszy od Mi 11, ponieważ Mi 11 wyszła w pierwszym kwartale 2021 roku, a ten telefon wyszedł w trzecim kwartale 2020 roku, czyli już pod koniec. No dobra. Na audio znów poświęciłem trochę za dużo też czasu, ale wiadomo, ja wam wszystko mówię szczegółowo pod względem audio, nawet edytując moje filmy, idealnie próbuję dopasować ścieżkę audio do ścieżki właśnie tego, co mówię, a do ścieżki podkładu, przykładowo, jeżeli tam jakaś muzyka leci w tle. Bo już walnęło mi się takie właśnie dwie, niestety w ciągu mojej kariery, tam w 17 chyba roku, podłożyłem tak audio, że było audio głośniejsze niż mój głos. Dlatego teraz staram się tego unikać i teraz mój słuch się w ogóle tak nastawił idealnie, że jestem w stanie to dopasować. Dobra. Teraz przejdziemy do tego, co lubimy najbardziej, czyli do gier w tym wypadku. Spena chowam, bo akurat tutaj się nie przyda. I oczywiście od czego zaczniemy? Genshin Impact na ustawieniach maksymalnych, czyli najbardziej wymagająca gra na telefon. Włącza się, uruchamia się tak naprawdę tutaj szybciej na Samsungu niż na mojej Mi 11, która ma o wiele lepszy procesor Snapdragona 888, który również miał takie same problemy z przegrzewaniem się jak Exynos 990. A nawet ma jeszcze większe problemy w wypadku Xiaomi, ponieważ optymalizacja Xiaomi go tak niestety znerfiła, że przy grając w Genshin Impact bateria wytrzymała mi 2 godziny i po 2 godzinach miałem 10% baterii. Tak było realnie. Czy tam nawet 5%. Ale jak widzicie, gra się bardzo szybko załadowała. Oczywiście od startu jesteśmy na ustawieniach najwyższych, jakie tylko są. Zobaczcie, jeżeli będziecie widzieć właśnie o to, co teraz widzicie na wyświetlaczu, te paski takie, ale mamy w tym momencie odświeżenie 60 Hz. Xiaomi jest ono odblokowane w przerozdzielczości 2K 120 Hz, dlatego tam pewnie bateria tak szybko schodziła. Tutaj tego nie ma i szczerze mówiąc, te 120 Hz to jest takie niestety minus ujemny raczej do czasu baterii. Nie jest to aż takie bardzo potrzebne, ale wiadomo, ta płynność jednak by się przydawała podczas scrollowania tych rzeczy w menu takie adaptacyjne przy rozdzielczości 2K, te 120 Hz. Tutaj niestety nie mamy tego, ale za to jest to na plus, ponieważ nasza bateria dłużej wytrzymuje. Mimo tego, że jesteśmy w 2K, to jesteśmy w trybie 60 Hz i nasza bateria po prostu trzyma dłużej dzięki temu. A co do Genshin Impact, czyli gra, która mnie wciągnęła naprawdę bardzo mocno. Jak widzicie, ustawienia mamy ultra, tryb blur mamy nawet na extreme, detale otoczenia mamy na najwyższe, tak naprawdę wszystko jest najwyższe i gra nam pokazuje nawet, że telefon musi, że gra jest overclocked i nasz telefon jakby był overclocked pod tą grę byłoby idealnie, ale jak sami widzicie, nawet na najwyższych detalach, tak naprawdę chodząc naszą postacią, nie mamy tutaj żadnych ścinek animacji i to wszystko chodzi bardziej płynniej niż po tak naprawdę uruchomieniu tej gry na Mi 11 ze Snapdragonem 888. Takie Samsung zrobił magie programowe, że procesor, który jest gorszy, zachowuje się lepiej na bardziej wymagających grach niż procesor, który jest lepszy, a ma gorszą optymalizację programową. Przykładowo, ale jak widzicie, postać chodzi płynnie, no dobra, czasami się zdarzy tam taka mała ścinka, jak przed chwilą widzieliście, czego akurat na Xiaomi nie odnotowałem, ale za to na Xiaomi jest potężny throttling. Na Xiaomi jest potężny throttling i ledwo po 15 minutach, jak już nasz telefon się rozgrzeje, to tak naprawdę ledwo da się grać czasami. Po dłuższym czasie oczywiście, od startu gra chodzi bardzo płynnie i tak dalej, ale po dłuższym czasie jak nasz telefon się nagrzewa, Mi 11 bardzo kocha się wręcz nagrzewać. Gra się w nią całkiem przyjemnie na Samsungu i chyba robiłem test nawet jeszcze na starej zerżniętej baterii, która 2 lata była eksploatowana. Mianowicie Genshin Impact, kiedy 2 godziny maksymalnie na ustawieniach ultra wytrzymywał właśnie granie w Genshin Impact w rozdzielczości 2K ekranu,
No to tutaj już udało mi się wyciągnąć na takiej mocno wyeksploatowanej baterii z 2020 roku, która była tutaj od początku, 3,5 godziny, powiem wam. Więc prawie czas gry jest dwa razy dłuższy. Oczywiście temperatury nasze też są troszeczkę niższe niż w przypadku Snapdragona. Mamy tutaj Exynosa, czyli jednostkę troszeczkę gorszą. Jednostkę troszeczkę gorszą, ale zarazem też i lepszą dzięki temu, co robi Samsung programowo z tym wszystkim i z tymi sterownikami w aktualizacjach, które dostajemy. Robi o wiele lepszą robotę niż Xiaomi. Chociaż tam jak 11 dostała Androida 12 z MIUI 13, to troszeczkę lepiej chodziło, ale wiadomo, wciąż nie było idealnie i był tam nawet problem, że niektóre funkcje systemów nie działały. A tutaj w Samsungu o czymś takim wręcz nie ma mowy. Bo wiadomo, Samsung potężna korporacja, a Xiaomi no troszeczkę mniejsza i Samsung jest dłużej na rynku jednak. Chociaż tak szczerze mówiąc, wizualnie bardziej mi się jednak podoba troszeczkę MIUI. Pewnie wszyscy fani Samsunga na One UI teraz by się mi mega dziwili dlaczego. Ale po prostu tam jest więcej funkcji do pogrzebania w ustawieniach, a tutaj jest wszystko takie oczywiste w Samsungu. Ale co kto woli. Oczywiście w ustawieniach Game Boostera mamy również coś takiego jak tryb priorytetowy. On się uczy wzorców użytkowania pod... Ciekawe, że się uczy wzorców użytkowania, pokazuje nam oszacowany czas mniej więcej baterii 52 minuty, grając w Genshin Impact przy 26% baterii. No powiem wam, że taki czas oszacowany to jest naprawdę bardzo dobre, ale wiadomo, że prawdopodobnie przy dłuższym graniu będzie to tego połowa. I tak jak w Xiaomi, w Game Boosterze mamy tutaj również aplikacje, które możemy sobie wybrać do otwierania w okienku pop-up, jak chociażby właśnie na przykład Chroma, Discorda. W zasadzie możemy dostosować nasze cztery skróty. To już od was tak naprawdę zależy, co wam jest tak bardziej potrzebne w czasie grania, czy tam na przykład odpisać komuś na Discordzie czy coś, jednocześnie nie przerywając sobie gry. I oczywiście mamy coś takiego jak Game Plugin w Samsungu, czyli dodatki do naszych gier, właśnie takie jak na przykład Game Booster Plus. Uwielbiam po prostu ten dodatek, bo właśnie dzięki niemu możemy każdą naszą grą, czy to na przykład Genshin Impact, czy nawet Need for Speed, w który zazwyczaj na większości telefonów odpala się na najniższych detalach, możemy ręcznie wybrać tak naprawdę, w jakim trybie ma chodzić, czy w trybie oszczędzania energii, czy zbalansowanym, czy maksymalna ilość FPS-ów, czy w high quality, jak ja zazwyczaj gram. Dobra. Jeszcze wam spróbuję odpalić PrevZ, który już niestety akurat jest takim pluginem, który lubi się lagować i zazwyczaj muszę wyłączać Game Boostera do tego. Tylko, że to tam w tym momencie wszystkie chodzące gry, dobra. Spróbujemy odpalić PrevZ, ale z tą aplikacją, z tym pluginem tak naprawdę do Game Turbo akurat jest problem, jeżeli chodzi o stałość wyświetlania statystyk użycia. To tutaj jest akurat problem. Wracamy do Genshin Impact. Ciekawe, czy wyświetli. O, akurat teraz wyświetlił w tym wypadku. I w tym momencie mamy ile? 11 FPS-ów? Nie no, 47 FPS-ów. Dochodzi do 50. Tu mamy 50 FPS-ów, temperatura, użycie GPU naszego 83%, temperatura telefonu 44 stopnie. Piękna temperatura, powiem wam. Po aktualizacji chyba się to poprawiło, chociaż nie, teraz jak widzicie też zniknęło. I nawet czy ustawimy sobie w powiadomieniach ustawienia naszego serwisu, czyli tego PrevZ, czy jest Unpin Show i tak dalej. Aha. Musimy co chwilę klikać show, bo po jakimś czasie znikają nasze statystyki. Dobra, już chyba wiem jak to działa, ale z ustawieniem tego na stałe miałem dość duży problem. W każdym razie temperatura naszego telefonu w tym momencie to jest 44 stopnie. Gramy na maksymalnych detalach w prawie 30 FPS-ach. To już zależy tak naprawdę na jakim terenie jesteśmy, czy jest więcej tekstur trawy, czy jest właśnie pusty ląd. To już naprawdę zależy, ale na najwyższych ustawieniach ultra jesteśmy w stanie wyciągnąć właśnie... I taka ciekawostka, kochani, że nawet to GPU Samsunga ma wyższe taktowanie ciutkę w Exynosie 990 od Adreno 660, które jest na Snapdragonie 880. Lecz mimo tego Samsung tam chyba czytaliście, że jesteście w temacie, że Samsung wprowadził pewne ograniczenia sprzętowe. No teraz akurat mamy 32 FPS-y, przez chwilę mieliśmy. Ale tak wracając już do tego, to Samsung wprowadził tam pewne właśnie limity
jeżeli chodzi o wydajność w telefonach. I właśnie przez te limity troszeczkę teraz możemy mieć mniej FPS-ów niż to było właśnie, niż przy tych samych ustawieniach było i przy tej samej grze na przykład rok czy tam pół roku temu, tak? Ale przynajmniej coś kosztem czegoś, ponieważ bateria w tym telefonie naprawdę przy takim zwykłym trybie użytkowania potrafi mi trzymać do półtora, nawet w rozpędach, jeżeli korzystam mniej do dwóch dni. A przy dwuletnim telefonie to jest naprawdę progres, że trzyma bateria o wiele dłużej niż telefon, który przykładowo wyszedł od 2021 roku, ale od innego producenta, przez co optymalizacja sprzętowa jest zupełnie inna. I właśnie optymalizacja sprzętowa tutaj gra główną rolę, jeżeli chodzi o wybór sprzętu. Możemy przykładowo mieć lepsze parametry, na przykład CPU może być lepsze, lecz niestety producent zrąbał optymalizację i bardzo dobre podzespoły mogą bardzo słabo działać na dłuższą metę. I właśnie tak jak w przypadku Xiaomi 11 może się telefon grzać nawet do prawie 90 stopni przy grach. Wszystko zależy od optymalizacji systemu, naprawdę. Nie tylko od podzespołów. Na to też właśnie zwracajcie uwagę. A w przypadku Samsunga ta optymalizacja, jak sami zresztą widzicie, jest bardzo dobra, chociaż tam właśnie wprowadzili te ograniczenia troszeczkę wydajności, ale dzięki temu bateria w tych telefonach działa troszeczkę dłużej. Chyba właśnie wprowadzili to przez tę aferę z tym S22 Ultra, ponieważ przez ten telefon Samsung nawet oficjalnie przepraszał wszystkich użytkowników, którzy musieli wydać aż 6000 na nowe urządzenie, które potem okazało się, że się przegrzewało przy tak normalnych zadaniach. No dobra, chyba już koniec mojego gadania. Genshin Impact to jest taka gra maksymalna już, która pokazuje, co telefon umie, a czego nie umie. I co ciekawe, w menu głównym FPS-y bardziej spadają niż w samej grze. Teraz ile mamy? 45 stopni, spadek do 20 FPS-u. Chyba troszeczkę za bardzo się nagrzał, a po drugie bateria już spada poniżej 25%, czyli nasze zasilanie jest ograniczane w tym momencie software'owo. I te FPS-y teraz mogą naprawdę być bardzo niestabilne. Na pewno ich stabilność o wiele bardziej się zmniejszy niż jeżeli byśmy mieli 50% albo 70% baterii. Ale w tym wypadku teraz mamy po 30 FPS-ów na ustawieniach Ultra w Genshin Impact. Da się grać przy bossach, nie ma lagów. Jak to miało miejsce w Mi 11, można normalnie właśnie walczyć z tymi bossami i nie ma żadnych spadków w najgorszych momentach, co jest bardzo irytujące. Dobra. Chyba powoli będziemy kończyć, bo już to będzie godzinny odcinek. Już nic nie mówiąc, kochani, że nasz telefon w tym momencie zajechaliśmy 25 minutami Genshin Impact i mamy dalej 22% baterii, co na Mi 11 prawdopodobnie miałbym już 4 i musiałbym lecieć do ładowarki. A więc ta optymalizacja tego systemu na dwuletnim flagowcu jest naprawdę bardzo imponująca. Oczywiście mamy obsługę HDR-a przez nas wyświetlacz, co mimo tego, że to jest dwuletni flagowiec, obraz oglądany na nim w HDR-ze w 2K wygląda nadal zabójczo. Tutaj mamy właśnie ten przykładowy template z Willem Smithem, jak właśnie kręcił chyba właśnie ten wstęp jeszcze tam z technologią Dolby Vision, właśnie z tym pociągiem. To wygląda to wszystko naprawdę bardzo smooth. Nie wiem, czy aparat to odzwierciedla, ale jak patrzę na ten film gołym okiem, to wszystko jest naprawdę bardzo płynne. I teraz, kochani, zadajcie sobie pytanie. I pewnie pora właśnie zakończyć ten film i zadać sobie pytanie. Czy warto kupić Note 20 Ultra w 2022 roku, kiedy wyszedł S22 Ultra, który o dziwo ma pewne póki co problemy, które software'owo zostaną prawdopodobnie rozwiązane? I te problemy są podobne do tych problemów, jakie były w Note, tak? Tylko nie były one aż takie straszne, chociaż nie, w Note też właśnie był problem z przegrzewaniem się tego Exynosa, a teraz to zostało naprawione. I telefon naprawdę potrafi bardzo długo i bardzo dobrze wytrzymywać. Mimo pełnej jasności ekranu dalej mamy już 22%. A więc cóż, czy warto kupić ten telefon w 2022 roku, byście mnie zapytali? Moim zdaniem do moich zastosowań, do moich potrzeb, jak najbardziej tak. Nawet taki Note 20 Ultra potrafi być lepszy niż flagowiec tegoroczny albo nawet zeszłoroczny, uważam, pod wieloma względami.
Także moim zdaniem jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby mieć spoko telefon i nie chciałby na niego wydawać kilka tysięcy, no to na Allegro nawet używki Note 20 Ultra w tym momencie osiągają ceny poniżej 3000 czasami, więc moim zdaniem bardzo w porządku telefon, za bardzo w porządku pieniądze jak na dzisiejsze czasy i patrząc na ceny flagowców. To jest to bardzo dobra alternatywa, jeżeli ktoś chciałby mieć telefon premium, a nie chciałby na niego wydawać na przykład dwa razy tyle, co na S22 Ultra. Scrollując pewne fragmenty, więc już nie będę dalej się wypowiadać. I jeżeli uda wam się znaleźć i znajdziecie w dobrym stanie właśnie z Note 20 Ultra na przykładowo Allegro czy jakimś innym portalu o OLX-ie, do 3000 jak najbardziej moim zdaniem warto wziąć, jest to bardzo dobra, nawet lepsza alternatywa dla S22 Ultra, ponieważ mamy większy wyświetlacz i jest to dalej Dynamic AMOLED 2X. A więc technologia ekranu nie jest tak naprawdę jakaś nowa czy bardziej innowacyjna. Jest to ekran troszeczkę, który jest po prostu jaśniejszy w S22 Ultra i to tyle, a przez to, że jest jaśniejszy, ciągnie więcej baterii. A tutaj jest wszystko zbalansowane, bo ten telefon jest już troszeczkę starszy i dzięki temu wiele rzeczy programowo jest poprawionych. Tylko ten Exynos może tak naprawdę być największym zniechęceniem, chociaż jego taktowanie nie jest wcale takie złe w porównaniu do Snapdragona, lecz jednak kodek audio Exynosa jest troszeczkę gorszy od kodeku audio, jaki oferuje Qualcomm Snapdragon seria 800. To akurat jest zauważalne. No i starszy proces litograficzny, tutaj mamy 7 nanometrów, a teraz mamy procesory po 5 nanometrów, tak. To takie rzeczy czysto techniczne. Ale w codziennym użytkowaniu nie da się tego odczuć. W codziennym użytkowaniu najważniejsze jest odczuwalny czas pracy na baterii, a jeżeli na tym wam głównie zależy, wybierajcie Samsunga. Ponieważ to mogę powiedzieć z czystym sercem, jest marka telefonów, w których najdłużej trzyma mi bateria od lat. W żadnym telefonie Xiaomi tyle baterii nie trzymała, co w Samsungu. Naprawdę. I to jeszcze X-flagowym. I z tego względu wybrałbym Samsunga i wybrałem Samsunga i myślę, że to nie był zły wybór. I to tyle chyba, kochani, bo już próbuję zamknąć temat kolejny raz, a jednak dalej się rozgaduję, więc jeżeli chcecie, kupcie Samsunga, chyba że jednak One UI to nie wasza bajka, albo już cały czas lecicie na Samsungach i One UI wam się znudziło i chcielibyście spróbować czegoś z Xiaomi, no bo jednak w Xiaomi jest więcej ciekawych funkcji i tak dalej, a w One UI no to wszystko jest takie bardzo uogólnione. A tam można naprawdę pogrzebać, jeszcze mamy mnóstwo poukrywanych menu serwisowych, w sumie w Samsungach też są menu serwisowe, tylko można tam więcej rzeczy pozmieniać. A w Samsungu w sumie też można wiele rzeczy zmieniać, modyfikować cały interfejs przy pomocy specjalnych motywów. Nawet teraz w aktualizacji pojawiły się style, możemy zmieniać nasze kolorki, paletę kolorów jest bardziej szersza, czyli naszego całego interfejsu, naszego dialer screena i to bez modyfikacji zewnętrznych aplikacji tak naprawdę. Ale zrymowałem, rany. Dobra. Chyba tym akcentem w sumie już kończymy. Bo pokazałem wam tak naprawdę cały potencjał tego telefonu, no może nie cały, bo jeszcze troszeczkę funkcji wam nie pokazałem, ale na to już po prostu nie starczy czasu, a nie chcę tego odcinka zaokrąglać do 1,5 godziny lub nawet do 2, bo kto by z was tyle oglądał? Chciałbym zmieścić tyle, ile powiedziałem w 15 minutach, ale się po prostu nie da. Po prostu się nie da, nawet po zrobieniu cięć w Vegasie nie da się zmieścić tego w 15 minutach, bo materiał obszerny dla tego konkretnego telefonu i ogólnie z serii Note, tego wszystkiego, funkcjonalności rysika mógłbym jeszcze bardziej rozwijać, ale pokazałem wam takie rzeczy bardzo mocno ponadstandardowe, z którymi właśnie możemy się spotkać, właśnie z którymi w zasadzie się spotykamy w naszym telefonie Samsung Galaxy Note 20 Ultra lub Samsung Galaxy S22 Ultra. I z tego miejsca już kończę tak naprawdę recenzję. Lecę to wszystko zmontować. Mam nadzieję, że do godziny 21 się z tym wyrobię, ale muszę naprawdę się mocno spiąć teraz, więc żeby na dzisiaj jeszcze był odcinek, więc życzcie mi powodzenia. Trzymajcie się, kochani. Cześć.